Cześć, dzień dobry, dziękuję. To tylko kilka słów niewypowiadanych przez gości. Nie gadajmy teraz o nich, bo gdybym sobie liczył za każde nieodpowiedziane dzień dobry złotówkę, to mógłbym sobie kupić całą gastronomię w Polsce. Mówię do ciebie, menadżerze, specjalisto od kompleksowego czyszczenia powierzchni analnych właścicielowi. Szkoda tylko, że nie specjalisto od zarządzania restauracją czy też ludźmi. Do ciebie, barmanie, wybitnym miksologu używek i alkoholu testowanego na własnym ciele, w skrócie narkomanie i alkusie. I do ciebie, kucharzu, architekcie potraw nietuzinkowych, subtelnych i niebagatelnych, ale najczęściej chujowych. I do ciebie, nie chowaj się tam za stolikami, udając, że przyjmujesz zamówienie, bo i tak wszyscy wiedzą, że nie potrafisz pisać. Kelnerko i trochę kelnerze, napędzie o mocy dwóch cycków albo parze spoconych jaj. Wybitni fachowcy od pisania opowiadań na czekach i kitrania napiwków, jak wiewiórka orzechy na listopad. Przykułem waszą uwagę? No to teraz posłuchajcie. Przede wszystkim to powyższe to żart. Nic mi do cysków, ważne, żeby nie miały śmiesznych sutków. A jajca? Co tu dużo mówić? Taki ich urok. Pocą się. A wziąć to do siebie powinni ludzie, którzy tak się właśnie zachowują, ale i tak wyczuwam spięte pośladki, a to dobrze, ponieważ spięte pośladki zwiastują czujność oraz zwiększają umiejętność słuchania. Ile razy narzekaliście na gości, którzy jeżeli pokazali jakikolwiek przejaw kultury, to taki, że nie zesrali się na środku sali, jednocześnie narzekając, że obrus do podcierania dupy jest za szorstki i żądają rabatu. Nażarli się i wypierdolili, nie pozostawiwszy po sobie ani powitania, ani podziękowania, ani napiwku. Chociaż nie. Jedyny napiwek, jaki pozostawili, to chujową ocenę na fanpage'u w stylu: świetne koktajle, świetne jedzenie, nie mają zwykłej coli, jedna gwiazdka. Cały czas słyszy się to narzekanie na gości, że niedobrzy, że niewdzięczni, że skąpi. A ja tak sobie myślę, a co z nami? Jak my traktujemy siebie nawzajem w pracy? Ileż to razy słyszałem tą kulturalną rozmowę między barmanem a jego pomocnikiem w piątkową, zatłoczoną noc. Sauer! Sauer, kurwa, gdzie jest sauer? Ja pierdolę, gdzie są limonki! Nie dostaniesz dzisiaj napiwków, żadnych napiwków, rozumiesz? Sasza? A gadki kompetentnych menadżerów do podwładnych? Ej, halo? Halo, osoba? Tak, ta osoba. Osoba podejdzie. Ale jestem Michał, a nie osoba. Dobrze, osobo Michale. Kierunek tam, posprzątać kupę na ogródku. Ale nie ma ani szufelki, ani rękawiczek. Oj, osobo Michale, a po co Bozia dała rączki? Rączkami kubkę sprzątnąć, a potem hop, hop, obierać ziemniaczki. To, że kucharze klną jak szewcy z zespołem Tureta, to wie każdy. Ale na analizie ich staflanczów można zrobić nową tablicę Mendelejewa. Podczas dzisiejszego lunchu ugościmy was nicejską mizerią. Nie jest z Francji, ale jest jej tyle co nic. Będzie polana kwaśną śmietaną, która uprzednio była słodka, ale podczas procesu fermentacji nabyła nowego wymiaru smaku oraz nowej palety bakterii, niekoniecznie tych dobrych bakterii. W środku znajdziecie niebywały farsz sandacza, niebywały, bo nie mogliśmy uwierzyć na kuchni, że ryba psuje się w ciągu 2 tygodni, będąc w ciepłym, aczkolwiek zaciemnionym miejscu. A wszystko to okraszone długo dojrzewającą, grillowaną cebulą, tu szczegóły pominę, żeby nie zabierać wam apetytu, oraz grzankami z chleba staropolskiego, polski, bo z polskiej piekarni, bo to stary chleb jest. Bon appétit! A na koniec ulubieni kelnerze. Halo, kawka, kawka, co na lunch, co na lunch? Dzisiaj zrobiłam tylko 500 zł, także piątka dla ciebie. Ale nas było dwóch na zmianie. Aha, no to piątka do podziału. Podsumowując, mam takie pytanie, co się z nami popierdoliło? Czy to ta namiastka władzy spowodowała, że ci, którzy kiedyś byli gnębieni, teraz będą gnębić innych? Czy to ogólna złość na wszystkich i wszystko dookoła za zjebane plany zawodowe, które sami zjebaliśmy, bo obraliśmy złą drogę albo złego dealera? Czy w końcu ta pazerność, która powoduje, że bardziej od pazerności lubimy tylko pieniądze?
Wiem, że w gastronomii pracują ludzie, którzy lubią to, co robią. Lubią ludzi i ich szanują, a nawet jak ich nie lubią, to ich szanują, bo są profesjonalistami. Ale gastronomia przyciąga również wszelkie męty, chamów i stare kurwy i z takimi zachowaniami powinniśmy walczyć. Spędzamy w pracy więcej czasu, niż spędzamy ze swoimi bliskimi. No chyba, że nie mamy bliskich, to wtedy spędzanie czasu w pracy ma sens, bo ile też można oglądać plotkarę albo walić konia. Ale konkluzja jest jedna i ta sama. Gastronomia sama w sobie jest patologią. Nie róbmy z siebie patologii. Bądźmy profesjonalistami przede wszystkim dla siebie, a nie dla innych. I o takich sprawach warto mówić głośno i ja będę mówił głośno na pewno. Elo!